Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem oczywiście Barty the Player, a to jest już 9 odcinek z serii Zagrajmy w Star Wars Battlefront 2. Słuchajcie, jak pamiętacie z poprzedniego odcinka, okazało się, że Husk przechytrzył nas, no i uciekł właśnie z Bespinu, czyli właśnie z planety, na której się znajdujemy. I musimy się zmierzyć ze szturmowcami, którzy właśnie znajdują się w tej bazie, w której właśnie ja i Del, są. I pisaliście mi w komentarzach, że naprawdę tutaj może być gorąco, to znaczy, że to może być dla mnie bardzo trudne. Mam nadzieję, że mi się uda to zrobić, bo mówiliście, że jest to jedna z najtrudniejszych części w grze, a ja gram na najtrudniejszym poziomie, więc kurczę, już się troszeczkę boję, ale mam nadzieję, że uda nam się to załatwić. No dobra, a my tymczasem musimy tutaj dotrzeć, tylko sprawdzę, czy może tutaj czegoś dodatkowego może nie ma, bo tak, no tak w sumie jestem sam ciekaw, może tutaj coś jest, ale wątpię, oni chyba wyszli stąd, ale to już się nie otwiera niestety, kurczę. Dobra, to my, właśnie słuchajcie, jeszcze jedna ważna informacja, ja już gram na konsoli PlayStation 5, ale jest to wersja z PlayStation 4, jakby coś, więc aż takich wielkich różnic być nie powinno, jak na przykład właśnie z Fortnite'em. Okej. Husk stanowił tylko część misji. Wciąż chcesz pozbawić ich paliwa. Jak zamierzasz to zrobić? Będziemy potrzebować statku. Okej, dobra. Możemy wyposażyć broń, ale dobra, niech już taka zostanie. Chociaż ona mi się troszeczkę nie podoba, słuchajcie, ponieważ mamy teraz właśnie DLT-20. Ona jest... Ona ma słabą szybkostrzelność. Ja bym wziął broń bardziej szybkostrzelną. Nie muszę mieć dużych obrażeń, ale na przykład właśnie jak taka, o... Sprawdźmy sobie, jak ona się sprawuje. O, taka może być. Dobra, dotrzyj do platformy. Okej, dobra. Tylko gdzie są te platformy? Dobra, musimy się oczywiście zmierzyć z tymi przeciwnikami, ale mam nadzieję, że to się uda. O, skakował, ale i tak weszliśmy. Jest trochę śmiesznie. Straciliśmy łączność z drużyną w wieży, więc zachowajcie ostrożność. Rozproszyć się! O nie. Kazał nam ich znaleźć. No to teraz skradanka, słuchajcie. Mam nadzieję, że to nie będzie aż takie trudne. Może wam o to chodziło? Porażenie. To skradanka. Ojoj! Dobra, a może, słuchajcie, po prostu huzia na juzia. Dobra, a my tutaj ich pokonamy. Tylko ich jest bardzo dużo. Okej. Okay. Ojojoj, ja jeszcze tutaj dałem detonit, bo właśnie, słuchajcie, jak jeszcze przed nagrywkami dałem sobie detonit. Wow, jeszcze tam AT-ST jest, no chyba nie. Dobra, to może chyba już rozumiem, dlaczego to może być dla was, to znaczy to właśnie wielu z was czuło trudność z tą misją. Teraz, słuchajcie, zrobiłem coś wcale nie głupiego, to wcześniej zrobiłem coś głupiego. I teraz mówię, dlaczego ja tak ruszyłem na te schody, ponieważ ja przez przypadek rzuciłem detonit. Właśnie ten detonit jest taki dziwny, bo on jest taki jakby magnes. Ja tam celuję właśnie tam dalej, a detonit się przykleja do pierwszego lepszego metalu. Dobra, ich trzeba jakoś pokonać. Komandor Husk kazał nam ich znaleźć! O, może to użyję jako wabika. No nie, już zareagowali, że to jest atak. No to skoro oni tak reagują, no to niech będzie. Dobra, to ja muszę się nauczyć celować. Dobra. Kurczę, problem jest taki, że oni właśnie dużo... O kurczę, widzieliście? Ja byłem... Mi się wydaje, że ja byłem zakryty. W sensie, że mnie broniła to jakby brama, a tutaj nie, tutaj mnie cały czas atakują, nie podoba mi się to. Dobra, mam nadzieję, że szybko to załatwimy. Okej, słuchajcie, ja już jestem. Przechodzę ten etap już dość długo, ale nie wstawiam, słuchajcie, tego do odcinka, bo po prostu to są lamerskie akcje. No i dobra, to ja sobie, słuchajcie, wejdę tutaj i tak naprawdę mogę zrobić po prostu coś takiego. Zwrócić na siebie uwagę, a następnie uciekać i na przykład zejść ich od innej strony. To jest dobry sposób, ale trzeba być czujnym, żeby oni nas nie zaszli od tyłu. No bo oni właśnie teraz będą skurzeni właśnie idąc w tamtą stronę, ale oczywiście tutaj też będą wrogowie, więc na to też trzeba uważać. Najgorsze, słuchajcie, jest to, że od pewnego momentu oni zaczynają chodzić grupami i jest ich wielu kilkakrotnie. Dobra, i teraz z powrotem... O, jeszcze tutaj są! Dobra, ja ich tutaj wcześniej nie widziałam, to dobrze w sumie, teraz wiem.
Dobra, tutaj jest wielka rozwałka, słuchajcie. Słuchajcie, powiem tak. Jedyną taktyką jest ucieczka. W sensie, próbowałem, słuchajcie, już skradaniem, ale skradanie tutaj w ogóle nie ma sensu. Więc słuchajcie, jedyny sposób to po prostu atakowanie. Tylko właśnie tak, żeby właśnie oni się... po prostu musimy, słuchajcie, ich wykiwać w pewien sposób. Oczywiście to jest AI na najwyższym poziomie i ono akurat nie da się tak łatwo wykiwać, ale chociaż się postarać. Dobrze, oni na pewno będą mieć z tej strony, bo już to właśnie wcześniej przerabiałem. Ale właśnie najgorsze jest to, że w pewnym momencie chodzą grupami. Dobra. No nie, wysadziłem samego siebie, najgorzej. Okej, słuchajcie, nagrywam to już następnego dnia, ponieważ właśnie wtedy, słuchajcie, kiedy ja to nagrywałem, czyli wcześniej to nie mogłem, słuchajcie, nagrywać, ponieważ ja musiałam już jechać i nagrałam to następnego dnia. I powiem wam, słuchajcie, jak ja bym to może zrobił, słuchajcie. Według mnie, mi się wydaje, że nie ma innego sposobu niż atak. Ale dobra, tutaj on mnie zauważył i chyba idzie do góry. To może uda mi się go zaskoczenie zaatakować. Czy Del to zrobi? Dobrze, tam muszę dotrzeć. Dobra, może tutaj wejdzie. Ojej. No nie, zobaczył mnie. No i słuchajcie, powiem wam tak. Wydaje mi się, że nie ma innego sensownego wyboru niż po prostu do nich strzelanie, tylko po prostu trzeba na nich uważać z każdej strony, bo oni lubią atakować z wielu stron. Maszyna krocząca! No właśnie, to jest jeszcze maszyna krocząca. Ja muszę dać, słuchajcie, detonator, bo ponieważ ich za chwilę będzie naprawdę dużo. Dobra. O nie, tutaj są. Dobra. To nigdy nie osłania. Sobie tutaj przygotuję. Porażenie. Dobra. Dobra, trzeba spadać, słuchajcie. Dobra. Ile jeszcze? Dobra. Dobra. Dobra, przyjmę kilka strzałów, dobra. Dobra. Okej. Dobra. Okej. Dobrze. Porażenie obszarowe. Dobra, tam dam detonator. Kurczę. Zdetonowałam troszeczkę za późno, ale dobrze, trudno. Ojoj, jeszcze oni tutaj są? Jeszcze was tutaj... To już wszyscy. Teraz. No nie, najgorzej. Okej, słuchajcie, ja już jestem i tak. Musimy, słuchajcie, zmienić jedną ze zdolności. Otóż muszę głównie dać sobie działko pulsacyjne. O, dobra, świetnie, jest działko pulsacyjne, o to mi chodziło. A słuchajcie, pewnie się mnie spytacie, dlaczego tak właśnie... Było to działko pulsacyjne, ponieważ ono się przyda na drugą część misji, ponieważ ten etap dzieli się na dwa etapy tak jakby i nawet jeśli pokonamy ich wszystkich, to jeszcze nawet nie ma punktu jakby kontrolnego, w sensie nie ma checkpointa, rozumiecie? Czyli trzeba cały czas atakować i to jest właśnie najgorsze, ale plus jest taki, że już wiem jak to mniej więcej zrobić. Dobra, po pierwsze tutaj zostawiamy ładunek detonitu, przyda on się na później. Dobra, tutaj właśnie możemy ich wysadzić. Dobrze, i słuchajcie, gdybyśmy byli ranni, albo byłoby ich dużo, to w pewnym momencie musimy po prostu dać sobie osłonkę. Dobra, ja tam nikogo nie trafiłem, ale mniejsza o to. Dobra, dam tutaj sobie jeszcze raz tutaj bombę. O, dobra, już tutaj, słuchajcie, z tej strony są. Jeśli przychodzą z tej strony, to już trzeba być tutaj. I trzeba teraz uważać, słuchajcie, teraz trzeba na każdego strzelać. Porażenie. Trzeba wyrzucać tutaj te... bomby i trzeba uważać cały czas. Dobra. Ojoj, on jeszcze żyje. Pole ochronne. Dobra. Pole ochronne mnie uchroniło na chwilę. Zastosuj porażenie. O nie, dobra. To niech on go goni, a ja go pokonam. Dobra, szybko, szybko, szybko. Dobra, pięknie. O, jeszcze tutaj jeden. Świetnie, a... Czy Del pokonał go? Tak, pokonał.
No i tak, słuchajcie, to jest dopiero pierwszy etap, ponieważ jeszcze przyda nam się tą zdolność, którą dałem, czyli to działko pulsacyjne na drugą część misji, właśnie, znaczy drugą część tego etapu. I co trzeba zrobić? Otóż musimy wyminąć to działko. I działko możemy wyminąć jedynie w ten sposób. Musimy po prostu atakować na to działko. Wow! Porażenie! Dobra. Ale słuchajcie, prawie ja zginąłem, bo tutaj cały czas są te szturmowce i one to na to mi nie pozwalają na atakować tego działka. Wow! Osłoń mnie. Dobra, osłoniam się. Dobra. Gdzie jest to działko? Dobrze. Okej, i właśnie słuchajcie, trzeba takie dawać na niego duże obrażenia. Bo inaczej się nie da. Ile ma? Dobra, tutaj trzeba go i tak jeszcze mocno eliminować. Wow! Potrzebna neutralizacja. Dobra. Wow! Kurczę, słuchajcie, ja tutaj nie wiem, czy ja dam radę z tym działkiem, bo naprawdę tutaj co chwilę są jacyś wrogowie. Dobra. Wow! Ktoś tutaj coś robi. Dobrze. Pięknie. Dobrze, dalej mnie bronisz. Chociaż to niewiele da jeszcze, żebym powiedział. Dobra. Muszę poczekać i... Dobra, pięknie. Tylko nie ma, nikogo nie ma. Dobra, to dalej. Atakujemy dalej. Chociaż już słyszę jakichś szturmowców. Ile on ma? Dobra. Jeszcze troszeczkę tylko. Oj. Dobra. Oj. Porażenie. Dobra, tam jest jeszcze... Dobra, nie ma tam... Dobra, to atakujemy dalej. Wow! Tutaj ktoś był. Oj, dostałam troszeczkę mocno, ale dobra. Ważne, że nadal się trzymamy. Dobra. Atakujemy cały czas. Kurde, to jest... Dobra. No nie, zasłonił! Widzicie, słuchajcie, to nie jest wcale takie proste, bo trzeba... Bo cały czas ktoś przychodzi. Dobrze, ładowanie broni. Dobra. Uj! Porażenie. Dobra. Dostał. Ej, jeszcze tutaj ktoś jest. Dobra, tam jest nadal ten AT-ST. Okej. Ładowanie broni. Dobrze, pięknie. O, dobra, tam jest jeszcze jakiś. A gdzie jest Del? Del zwiał chyba. A dobra, tutaj jesteś, Del. Dobra. A gdzie jest AT? Dobra, tam jest. Nie widzę. O, dobra, tam jest. Wow! Porażenie obszarowe. Dobrze, słuchajcie, ja już myślałam, że to jest nasz koniec, ale dobra. Trzymamy się cały czas. Dobra, tam widziałem jakiegoś szturmowca. Trzeba na to zwrócić za chwilę uwagę. Gdzie oni idą? Tam cały czas, słuchajcie, idą ci. Oni nie widzą jeszcze spokoju dla mnie. Oni cały czas chcą atakować. Dobra. Szybko. Dobrze. Teraz na nich. Dobra, tam rzucę bombę, jak najdalej. Może w kogoś trafiła. Teraz właśnie czas na to AT-ST zaatakować. Dobra, ile jeszcze? To już niewiele, słuchajcie, zostało. Ojej, tutaj bomba jest, kurczę, ale dobra, niewiele obrażeń dostałam. Myślałam, że troszeczkę więcej. Dobra, go tutaj trzeba pokonać. On się już, słuchajcie, niszczy, ale nie możemy przejść obok niego tak nagle, bo on właśnie nas zdejmie na kilka tylko uderzeń. Dobrze, czy ktoś tam jest? Dobra. Tam cały czas strzelają z nami. Dobra. Oj. Dobra, tutaj jest kolejny jeszcze. Dobra. Czy ktoś jeszcze? Nie, na razie chyba nikt. Dobra. Przecież tam są. Ojej, czy nie trafiłem. Dobra. Ojej, tutaj idą. Dobra. Okej, dobra. Jeszcze raz, jeszcze musimy go strzelać. Dobra, buchnął. Pięknie. I teraz, słuchajcie, będziemy mieć już drogę wolną. Chociaż nie aż taką wolną. Wow. Ale mnie zaskakują. Z pleców, kurczę, tak nie wolno. Dobra, poraził go. Pięknie. Dobra.
Dobra, musimy tutaj uważać na tych szturmowców, bo oni nadal tutaj są, to jest najgorsze. Dobra, dostał. Okej, dobra, lecimy, lecimy. Proszę, żeby tutaj już nas nie zlikwidowali, bo już jesteśmy na takim etapie, że... Ech. O, no... Jak znalazł? Dobra. Odlaciały nam nagle. Ale nie fart. Proszę o checkpoint. Tak bardzo proszę. Dobra. Dal, musimy coś zrobić. Okej, słuchajcie, ja jestem właśnie po zniszczeniu AT-ST, no i słuchajcie, mam nadzieję, że nie będzie tego samego buga, a jeśli będzie, to ja nie wierzę. Dobrze, ja muszę, słuchajcie, tutaj uważać, bo wydaje mi się, że wyeliminowałam ich mniej niż wcześniej, ale dobra, na razie żadnego z nich nie widzę. Myślice taj! O, dobra, no i odleciały. To może teraz coś będzie innego. Dobra, dotarliśmy i co teraz? Żeby może coś było. O, dobra. Dalej gdzieś idzie. No i... Nie wiemy, słuchajcie, co dalej. O, dobra, tu... Ja nie mogę, ale ja, słuchajcie, jestem. Przecież mogliśmy tutaj chyba wejść. Ale to troszeczkę dziwne, bo wcześniej się w to nie podświetlało. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ale dobra, już teraz wiemy. Uff, dobra, wchodzimy. Albo jak ślepy byłem. Nasze definicje statku chyba się od siebie różnią. Ma uzbrojenie. Czego więcej chcieć? Żeby nie był pojazdem podniebnym. Okej, to my sobie lecimy. W ogóle śmiesznie się tym leci. Na wprost. I 3 gwiazdy niszczyciele. Które wysadzimy? Wiesz co, miałaś rację. Pojazd podniebny raczej się tu nie sprawdzi. Nie, zastanów się. Musimy tylko zniszczyć ogniwa paliwowe. Ale wybuch spowoduje reakcję łańcuchową. Zgadza się. Reakcję, która zmiecie te niszczyciele. Ten pomysł to czyste szaleństwo. Podoba ci się. Podoba! Dowództwo, widzimy pojazd podniebny zmierzający do... Skreślony pojazd. Wróg nie zaatakuje, jeśli nie będziesz strzelać do wrogich statków lub stacji paliwowej. Okej. Coś się jednak przydaje. Zobaczmy sobie jednak te zdolności. Na L1 mamy zakłócenie namierzania. Przez krótki czas uniemożliwia wrogowi celowanie w ciebie i namierzenie rakiet. O, to jest dobre. Rozpraszać ciepła. Broń główna nie może się przegrać przez krótki czas. To też jest fajne. A także na L1 i R1 dopalacz. Daje tymczasowe przyspieszenie ponad prędkość maksymalną, które usuwa wrogie namierzenie. Dopalacz może zostać anulowany. 1-2, kurs na przechwycenie. To pewnie dostawa, ale musimy zachować ostrożność. Okej, zrozumiano. Okej. Czyli myślą, że my nie jesteśmy nikim złym, ale dobra, teraz to się zmieni. To nie jest żadna dostawa, niestety. Podniebny nie leci z dostawą. Zestrzel go, 1-2. O nie, już chcą mnie zestrzelać. To mi się nie podoba. Podniebny na pozycji 0-3-2. Zestrzelić. Dobrze, musimy tutaj niszczyć te... Właśnie jak mówiła Aiden, spowodować tę reakcję łańcuchową. W sensie musimy zniszczyć te wszystkie te... No to właśnie cele nasze takie. Jak jest ten generator, to musimy właśnie zniszczyć te zasilania, które go włączają. Dobra. On już prawie padł, dobra. Ja, słuchajcie, pójdę jak najdalej stąd, żebym potem mógł skręcić. I żeby ten, żebym wiedział, gdzie strzelać w ogóle. Oj. Dobrze, jedziu, prawie, słuchajcie, oj, strzelają we mnie, nie podoba mi się to. Niewiele mam, słuchajcie, życia. Dobrze. Oj, mam 120 HP. Zestrzel ten statek, tracimy ogniwa paliwowe. Flota potrzebuje gazu Tibana. Próbuję. Dobra. Wymyka się. Jeszcze tutaj musimy zniszczyć. Wow, dobra, tutaj zniszczyliśmy całe. No to świetnie. Teraz trzeba tylko wrogów pokonać. O dobra, teraz musimy to zniszczyć. Okej. To ja się, słuchajcie, jak najbardziej oddalę, tak samo jak wcześniej. I dobra, ja to sobie teraz wrócę. Dobra. Ujjjjjj! Dobra, dam zakłócenie. Żeby nie celowali w nas, bo nie podoba mi się to, że w nas strzelają. Dobra. Oni tutaj... Ojoj! O dobra, udało się zniszczyć mi, na szczęście. Dobra, oddalimy się jak zwykle. Ojoj! Tylko cały czas we mnie trafiają! Nie! Co to jest? Ojoj!
Źle, bardzo źle. Dobrze, dobra, nie mogą we mnie celować i rozpraszać ciepła. Damy, żeby w ogóle w nas, nas nie męczyli tutaj sobą. Oj. Dobra, dobrze, że się oddaliłem. Oj, niedobrze, bo znowu mnie atakują. Dobra, dopalacz. Rzeczka w górę i teraz... Kurczę, ja muszę troszeczkę, słuchajcie, od góry to zrobić. Bo tak to troszeczkę słabiutko. O, tutaj jeszcze coś jest. Ojej, tylko nie mogę tutaj wpaść. Przypadkiem. Dobra, nie, słuchajcie, ja muszę tutaj jeszcze raz wziąć ten dopalacz i zrobić taki... Okej, dobra, i teraz sobie skręcę. I dobra, i teraz. Okej. Dobra, zakłócenie na mierzanie. Nie, a nie, i tak trafili, kurczę, skubani. Trafimy w ogniwa, to zginiemy. Dobra. No dobrze, tutaj już wszystko zniszczyliśmy. Chyba jeszcze jedno nam zostało. Tak, mi się wydaje, że chyba jeszcze jedno. I akurat wtedy w nas strzelają, nie podoba mi się to. Dobra. Chyba już na tyle. Chyba to już wszystko. Tak. Szkoda, że Husk zdołał uciec. Ja tam się cieszę, że w ogóle misję udało się ukończyć. No ale dobrze. My uciekamy stamtąd. Mamy informację o opuszczonej fabryce Imperium na Sulust. Admirał Versio chce przejąć ukrytą tam broń. Będziemy tam pierwsi. Poprosiłam o pomoc, żeby poszło nam gładko. Shreef, idziecie razem z generałem Calrissianem. Przejmujecie broń, my was ewakuujemy. Nie może wpaść w ręce mojego ojca. No i mamy planetę Sulust. Czyli prawdopodobnie ta, na której będą się rozgrywać następne wydarzenia. Porzucony skład broni. O. Chyba masz złe przeczucie. Dziwne, gdybyś nie miał. Nie powinno być tu teraz ludzi admirała Versio. Poprośmy Aiden o ewakuację. Spokojnie. To jedna drużyna. Przeżyjemy. A co jeśli nie? Turbolasery. To miejsce jest nieźle chronione, jak na porzucony magazyn broni. Czyli słuchajcie, teraz będziemy sterować Landem Calrissianem. Analiza taktyczna. Daj spokój. Dobrze znam Sulust. No ale słuchajcie, właśnie w następnym odcinku już będziemy grać Lando Calrissianem. No i właśnie postaramy się, żeby ta broń nie wpadła w ręce taty Aiden Versio, czyli admirała Versio. No i dobra, ja wam bardzo dziękuję za to, że obejrzeliście ten odcinek do końca. Jeżeli wam się spodobało, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie lubicie, to zostawcie subskrypcję. Zapraszam was na mój poprzedni odcinek, a ja już się z wami żegnam. Do usłyszenia, trzymajcie się ciepło i cześć!